Cześć, po moim ostatnim filmie dostałem parę komentarzy, że obiektywy, oryginalne obiektywy Canon'a serii RF, szczególnie te z oznaczeniem L i z czerwonym pierścieniem, są bardzo drogie. To spowodowało, że zacząłem się zastanawiać, czy, czy faktycznie system Canon RF jest taki drogi, jeżeli chodzi o obiektywy, no i postanowiłem zrobić pewnego rodzaju porównanie. To porównanie będzie obejmowało tylko obiektywy oryginalne obiektywy dostarczane przez Canona oraz przez drugiego gracza na rynku liczącego się gracza na rynku, czyli Sony. Zobaczymy zaraz jak wyglądają ceny w przypadku obiektywów Canon RF i Sony FE. Na podstawie informacji dostępnych w sklepach internetowych w Polsce przygotowałem taką tabelę, która pokazuje porównanie cen obiektywów Canona i obiektywów Sony. Skoncentrowałem się tylko na obiektywach producentów poszczególnych systemów, czyli po jednej stronie mamy Canona, po drugiej Sony. Nie biorę pod uwagę obiektywów innych producentów w tym momencie. Dokładam wszelkich starań, żeby ta lista była maksymalnie kompletna, no ale najprawdopodobniej nie wszystkie obiektywy połapałem, pewne, pewnie któreś mi tutaj umknęły, więc ta lista na pewno nie jest w 100% kompletna ani pełna. Zobaczmy, co tutaj widać. Jedna taka uwaga, mianowicie robię tą listę, analogiczną listę na podstawie tego, co widać w sklepach amerykańskich i rzuciło mi się w oczy, że w Stanach więcej obiektywów Canona jest tańszych od ich odpowiedników Sony. Natomiast w Polsce zdecydowanie rzadziej się zdarza, żeby obiektyw Canona był tańszy od jego odpowiednika Sony. To taka ogólna uwaga. Popatrzmy, co tutaj widać. Obiektywy Canona zaczynają się od ogniskowej 16 mm, stało Yy, mamy tutaj kanon RF 16mm f2.8 STM, STM czyli silnik krokowy, charakterystyczny dla linii najtańszej, dlatego też ten obiektyw oznaczyłem jako STD, czyli linia standardowa. Ten obiektyw kosztuje 1609 zł yy, i w, w linii Sony nie ma, nie ma takiego odpowiednika wprost. Możemy szukać albo Sony FE 20 mm f1.8 G, albo też Sony FE 14 mm f1.8 GM. Natomiast no, w obu przypadkach są to obiektywy wyższej klasy niż ten obiektyw Canona, który, jest, który należy do linii najtańszej możliwej. I niestety tutaj po stronie, niestety, niestety, obiektywy Sony, oba to ob ob obiektywy Sony, które możemy brać tu pod uwagę jako zamienniki, no, są znacząco droższe. Dalej mamy szereg obiektywów Sony, których w ogóle nie ma, dla których w ogóle nie ma odpowiedników po stronie Canona. Kolejny obiektyw Canona, który znajdujemy na liście, to jest Canon RF 35mm f1.8 IS Macro STM. Ten obiektyw znów jest no, Przedstawiciel linii tej standardowej, najtańszej. On kosztuje 2509 zł. Jego odpowiednikiem na wprost, takim oczywistym, jest Sony FE35-F18. To oczywiście może się pojawić zarzut, że przecież tutaj mamy do czynienia z obiektywem makro, ale to jest takie makro trochę udawane ze względu na to, że w, w, współczynnik odwzorowania dla tego obiektywu wynosi 0,5. Albo też jedna druga, czyli to nie jest prawdziwy obiektyw makro, tylko taki, no powiedzmy, prawie makro. Dlatego też ja tutaj bez wahania porównuję go do, do tego obiektu Sony 35 mm 1.8, który oczywiście nie jest obiektywem makro, no ale mówmy się, ten Karonowski też jest taki, no prawie makro, a prawie robi różnicę. Dalej mamy obiektywy Sony, których w ogóle nie ma w linii Canona. Kolejny obiektyw Canona to jest RF 50 mm f1.8 STM, znów linia podstawowa. I ten obiektyw ma swój odpowiednik 1 do 1 w postaci Sony FE 50 mm f1.8. Konstrukcja obu, obu tych obiektywów jest bardzo podobna, jakość wykonania bardzo podobna, jakość optyczna bardzo, bardzo podobna, jakość autofokusa bardzo podobna, także tutaj to porównanie jest jak najbardziej uzasadnione. I widzimy, że obiektyw Canona jest znacząco droższy. 1049 zł podczas gdy obiektyw Sony kosztuje 838 i jeszcze trzeba pamiętać o tym, że w komplecie z obiektywem Kanona nie dostaniemy osłony przeciwsłonecznej, a w komplecie z obiektywem Sony jak najbardziej tak. Dalej mamy y, kolejne obiektyw Canon RF 50mm F1.2 L USM. No to już jest absolutnie górna półka. Linia L, czerwony pierścień wokół obiektywu. 11 399 zł. Jego odpowiednikiem wprost jest Sony FE 50, 50 mm F12 GM, który kosztuje 10 799 Różnica procentowa nie jest zbyt duża, no ale znów obiektyw Kalona jest droższy. Dalej mamy kolejny obiektyw Canona, to jest Canon RF 85mm F2 Macro IS STM, czyli znów dolna półka, standardowa linia, ta, ta najtańsza. Ten obiektyw kosztuje 3189 zł i dla niego nie ma takiego odpowiednika na wprost, natomiast ten obiektyw jest, no, powiedziałbym, ma, ma dwa oblicza, ze względu na to, że tą ogniskową 85mm i, i światło F2 można wykorzystać w portrecie. Więc w tym przypadku jego odpowiednikiem po stronie Sony byłby FE 85 mm f1.8, portretowy obiektyw, który jest tańszy, bo tu mamy 3189, tutaj mamy 2299. Natomiast gdybyśmy się zacinali tutaj na to makro w nazwie tego obiektywu Canon RF, no to trzeba pamiętać znów, to nie jest prawdziwe makro, to znów jest skala odwzorowania jedna, druga. No, gdybyśmy chcieli tak porównać makro do makro, no to ten obiektyw makro, jeżeli już uznamy, że, że 0,5 skala odserowania to jest makro, no to obiektywem makro w linii sony jest FE 90 mm F28. No i tutaj widać, że ten y, obiektyw Sony jest droższy y, i to znacząco droższy, natomiast y, no, trzeba pamiętać o tym, że to jest prawdziwy obiektyw makro. To jest skala od 1 do 1. No więc i znów, ponieważ to jest obiektyw linii G, czyli powiedzmy środkowa półka, no trudno go porównywać z obiektywem najniższej, z najniższej półki, najniższej kategorii, który na dodatek nie jest prawdziwym obie, obiektywem Makro, więc to porównanie jest trochę na wyrost, no ale jednak jakieś takie. Dalej mamy dwa obiektywy absolutnie profesjonalne po stronie Canona: 2,85 ze światłem 1,2. No ewidentnie obiektywy portretowe, tak jasnych obiektywów po stronie Sony nie znajdziemy, więc tutaj nie ma jakiegoś prostego odpowiednika. Następny obiektyw Canon RF 100 mm f2.8 Macro i USM. Profesjonalny obiektyw, świetny obiektyw makro. Dla niego mamy tutaj dwa odpowiedniki, bo to znów jest obiektyw, który ma jak gdyby dwa oblicza, ze względu na to, że z jednej strony jest to obiektyw makro, zgodnie na, z napisem, więc dla niego odpowiednikiem byłby sony F90 mm F28 Makro. Jak widać, ten sony jest znacznie tańszy. No tutaj mamy 7349, sony kosztuje 4985, więc różnica ceny jest ogromna, ale na korzyść Canona przemawia fakt, że ten obiektyw makro daje skalę od 1,4. Obiektyw Sony de zarowania zarożenia równą 1 a Canon 1,4. Dodatkowo ten obiektyw może być wykorzystywany również ze, względu na, ze względu na swoją ogniskową oraz na światło, a także na dodatkową cechę w postaci takiego pierścienia do kontroli aberracji Sferycznej, on może być wykorzystywany również w zastosowaniach portretowych, więc, dlatego tutaj pokazuje jako mm, odpowiednik po stronie Sony, ten obiektyw Sony fs 100 f MH28STF y, GM. Y Sony charakteryzuje się tym, że ma bardzo ładny bokeh, czyli to, powiedzmy, rozmycie tła. Natomiast po stronie kanona, możemy tym pierścieniem regulowania aberracji sferycznej rozmywać obraz, uzyskując no efekty, które do uzyskania których zazwyczaj trzeba stosować jakieś dodatkowe filtry albo jakieś metody chałupnicze typu pończocha, czy, czy filtr UV pomazany jakimś tam żelem. Więc generalnie ten obiektyw RF 100 mm F28 makro jest bardzo drogi, 7349 to jest bardzo dużo pieniędzy, natomiast z drugiej strony on może być zastosowany zamiast tych dwóch obiektywów, zamiast makro i zamiast tego obiektywu portretowego. Dalej mamy, cóż, mamy po stronie strony 135, 1,8, której w, w linii Canona w ogóle nie ma, nie istnieje w linii RF. Natomiast dalej mamy interesującą sytuację. Mamy obiektywy profesjonalne, teleobiektywy profesjonalne 400 mm 2,8 i 600 mm F4. I tu jest ciekawa sytuacja, ze względu na to, że w Polsce. Te dwa obiektywy Canona są znacznie droższe od ich odpowiedników po stronie Sony. Dla 400-28 Canona mamy 400-28 Sony. Tutaj Canon kosztuje 61,645, natomiast Sony kosztuje 54,989, więc różnica w cenie jest duża. Z kolei 600-F4 po stronie Canona, 600-F4 po stronie Sony. W obu przypadkach, po obu stronach, mamy do czynienia z obiektywami z absolutnie górnej półki, profesjonalnymi, nie ma nic powyżej już tych obiektywów. I tutaj znów 600 Canon Canona kosztuje 66,400, 600 Sony kosztuje 60 tysięcy, więc znów różnica w cenie jest duża: no to jest około 10%. To jest ciekawostka, ze względu na to, że w Stanach na przykład te, te obiektywy kosztują dokładnie tyle samo. Obiektyw Canona 400 kosztuje tyle samo co 400 Sony i 600 Canona kosztuje tyle samo co 600 Sony. To jest taka specyfika Polski, gdzie, że Canon jest znacznie droższy. Ale w tym zakresie na korzyść Canona przemawia to, że w linii RF Canona mamy dwa dosyć dziwaczne obiektywy, bo jest RF 600 mm f11 i RF 800 mm f11. I tutaj zdania są bardzo podzielone, bo jest duża rzesza ludzi, którzy mówią, że to jest złą, to się w ogóle do niczego nie nadaje, bo to jest stałe światło F11. Nie można tego ani otworzyć, ani zamknąć, to jest zawsze F11. Natomiast jest również duża rzesza takich użytkowników, którzy mówią, że to, są, to, że to jest bardzo fajna opcja, bo mimo wszystko 600 mm czy 800 mm obiektyw stałoogniskowy dla amatora w tej cenie. 3,649 albo 4,789, no to jednak jest jakaś opcja. Lepiej mieć opcję niż nie, jej nie mieć. Natomiast w linii Sony, jak widać, w ogóle takiej opcji nie ma. To nie istnieje. No dobra, to przejdźmy sobie do zoomów. I w zoomach sytuacja wygląda następująco. Całą linię otwiera Sony ze swoimi zoomami 12, 24, dwie wersje F4 i 2.8. Canon w tej chwili nie ma w ogóle żadnego odpowiednika który mógłby być jakimś, jakąś przeciwwagą dla tych obiektywów Sony. U Canona wszystko się zaczyna od RF 1435 f/4. Bardzo fajny obiektyw. Mam go, używam. Muszę powiedzieć, że jest bardzo fajny, ostry, szybki. No linia L zobowiązuje. Natomiast tani nie jest 8649 zł. Dla niego Takiego odpowiednika na wprost nie ma. No, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli popatrzymy sobie, jeżeli uznamy, że odpowiednikiem dla niego może być 16-35 no to trzeba pamiętać również o tym, że w przypadku obiektów szerokokątnych różnica 2 mm 14 a 16, to jest bardzo duża różnica, to jest bardzo duża zmiana kąta widzenia. Gdybyśmy zmienili ogniską o 2 mm przy 400 mm, to w ogóle nikt by tego nie zauważył, to by było w ogóle w, w ramach błędu. Wykonania obiektywu. Natomiast w przypadku obiektywu szerokokątnego różnica między 14 a 16 mm jest kolosalna. No ale niemniej jednak tutaj ten obiektyw Canon kosztuje swoje 8649. Jeżeli byśmy chcieli najbliższy odpowiednik Sony, no to jest Wario Tesar 35 tracimy te 2 mm i wtedy mamy obiektyw tańszy, za 5369, albo też sięgamy po, no, po któryś z, ty, po, po z tych obiektywów 12 24. Jak sięgniemy po F4, no to będziemy mieli obiektyw za 6754, czyli taniej od Canona. Jeżeli sięgniemy po 2.8, no to będzie dużo drożej. To, to będzie dużo drożej od Canona. Drugi obiektyw w linii Canona to jest RF 15 2.8. I tutaj jego odpowiednikiem już bliżej jest ten Sony F163528. Jak widać, obiektyw Canona znów jest droższy. 11400 kontra 10195. Dalej mamy dziurę w linii Canona. Dopiero pojawia się RF24728. Tu niestety nie mamy odpowiednika obiektywu Sony. Sony ma 2470F4. Natomiast w linii Canona jest tylko 2.8, 24728. I tutaj odpowiednik jest na wprost sony F24728 i znów Canon kosztuje 11400, sony kosztuje 9500, czyli różnica w cenie jest duża. Canon jest wyraźnie droższy, a w obu przypadkach mówimy o serii obiektywów profesjonalnych, więc tutaj mamy L, tutaj mamy GM. Dalej mamy obiektyw unikalny dla Canona, 24 105, o świetle 4-7.1. To jest znów obiektyw z tej taniej linii, kosztuje 2,278. No, w linii Sony takiego obiektywu nie ma. Dopiero na wprost mamy odpowiedniki na poziomie 24 f4, gdzie znów w przypadku Polski, i to jest znów Polska, Canon kosztuje 5,469, Sony jest tańszy. Sony kosztuje 4,989, czyli jest tańszy. Natomiast w Stanach jest odwrotnie. Obiektyw Kanona 24,105 f4 jest tańszy, natomiast obiektyw Sony 24,105 f4 jest droższy. Następny obiektyw, który jest obecny i w jednej linii, i w drugiej, to jest 24,240 f4 do 6,3. Obiektyw Sony jest tańszy, wyraźnie tańszy, natomiast a jest odrobinkę jaśniejszy na tym szerokim końcu. Zamiast f4 ma f3,5. Dalej mamy obiektywy Sony, które nie mają odpowiednika w linii canona, dopiero mamy w linii Canona 2870F2, obiektyw profesjonalny z najwyższej półki za no, gigantyczne pieniądze bądź co bądź. Kolejny obiektyw, to są to, to, to jest para obiektywów 720F4, 7228. Obaj producenci i canon i Sony mają takie obiektywy w swojej ofercie yy, i tutaj jest sytuacja trochę kuriozalna ze względu na to, że. O ile ten 7200F4 sytuacja technicznie jest podobna, to znaczy żaden z tych obiektywów nie pozwala użyć telekonwertera, no to cenowo sytuacja jest kuriozalna, no bo tutaj jest 8200, tutaj jest 5665. No różnica w cenie jest po prostu gigantyczna. Rozumiem, że tutaj mamy serię L, czyli teoretycznie najwyższa półka, a tutaj mamy serię G, czyli środkową półkę, no ale. Jednak ta różnica w cenie jest ogromna, pomimo tego, że technicznie te obiektywy są bardzo podobne. Natomiast sytuacja jest jeszcze bardziej kuriozalna w przypadku obiektywu o świetle 2.8, ze względu na to, że tutaj nadal obiektyw Canona jest droższy, no już trochę mniej niż w przypadku F4, ale nadal jest znacząco droższy. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że obiektyw Canona nie pozwala użyć telekonwertera. Telekonwerter. Żaden telekonwerter Canon'a nie jest kompatybilny z tą obiektywem Canon'a. Natomiast obiektyw Sony jak najbardziej pozwala użyć telekonwertera, czy 1.4, czy 2 razy. Więc tutaj ta, ta różnica w cenie, no Canon droższy, a gorszy, no to jest w ogóle jakaś dziwna sprawa. Dalej mamy obiektyw Sony fe 7300, którego u Canon'a w ogóle nie ma. I dalej mamy po stronie Canon'a RF 1400 nowy obiektyw, który dopiero wchodzi na rynek, f 5,6 do 8. Za 3459 zł nie ma odpowiednika na wprost, ze względu na to, że usony. Mamy obiektyw f 10400 4.5 do 5.6, więc jaśniejszy. I na dodatek u Canona jest to obiektyw należący do linii najtańszej, u Sony jest to obiektyw należący do linii najwyższej, najdroższej GM. No więc różnica w cenie jest gigantyczna, tym razem na niekorzyść Sony, no bo tutaj Sony kosztuje 10,5 tysiąca, natomiast Canon kosztuje 3,5 tysiąca, no ale trzeba pamiętać o tym, że to jest zupełnie inna klasa jakościowa obiektywu. Dolna półka, kontra absolutna górna półka. Dalej mamy obiektyw u Canona dosyć dziwny, RF100-500, światło 4.5-7.1. Ten obiektyw jest dziwny ze względu na to, że znów, obiektyw teoretycznie bardzo fajny, ale z drugiej strony bardzo ciemny. No i gdyśmy chcieli popatrzeć na odpowiedniki po stronie Sony, to tak na dobrze sprawę mamy dwa odpowiedniki. Jeden to jest Sony FE 100 4556, który kosztuje 10,5 tysiąca, podczas gdy Canon kosztuje 14139, czy jest dużo, dużo droższy. Oczywiście, Canon jest dłuższy o te 100 mm, no ale na długim końcu te 100 mm nie robi jakiejś gigantycznej różnicy, a cena ma różnicę gigantyczną. Natomiast znacznie lepszą opcją, znacznie lepszą alternatywą w linii Sony jest ten fe 200 5663 Zwróćcie uwagę, jest o 100 mm dłuższy na długim końcu od obiektywu Canona, jest jaśniejszy bo tutaj ma światło 6.3 przy 600 mm, podczas gdy Canon ma 7.1 przy 500 mm, i jeszcze na dodatek trzeba pamiętać też o tym, że pomimo tego, że oba obiektywy, to znaczy ten Canon 1500 i Sony 200-600 akceptują telekonwertery, to w przypadku Sony zakładamy dowolny telekonwerter, czy 1,4, czy 2, i możemy sobie zmieniać ogniskowo na obiektywie w pełnym zakresie, tego, co jest dostępne na obiektywie. No Natomiast w przypadku Canona, jeżeli założymy telekonwerter, to musimy przed założeniem te telekonwertera ustawić długą ogniskową. Tam coś około, ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie, ale coś chyba około 300 mm minimum, żeby można było w ogóle założyć telekonwerter. Jak założymy telekonwerter, to nie można zejść poniżej tej, tej ogniskowej. Wymaganej, żeby założyć telekonwerter. Czyli nie zejdziemy tutaj na obiektywie na przykład do 100 mm czy 150 mm. No to jest jakaś kuriozalna konstrukcja. Jeszcze na dodatek ten obiektyw jest niemal dwa razy droższy od, obiektywa, od obiektywu Sony. No i to jest oczywisty powód, dla którego używając obu tych systemów nie kupiłem obiektywu Canon RF 1500, tylko używam Sony FE 2600 zapiętego do puszki Sony. No, mam nadzieję, że to trochę rozjaśniło sytuację, jak wygląda porównanie cenowe i porównanie w ogóle linii obiektywów pomiędzy Canon RF i Sony FE. Oczywiście przypominam, tutaj mówiłem tylko i wyłącznie o obiektywach produkowanych przez producentów systemu jako całości, czyli Canon i Sony. Na rzecz Sony dobrze działa również to, że Sony ma otwarty bagnet, otwarte mocowanie w sensie, w sensie licencyjnym. W związku z czym do, do bagnetu FE Sony, czy też do aparatów Sony jest dostępna cała masa znacznie tańszych obiektywów produkowanych czy to przez Sigma, czy przez Tamrona, czy przez jeszcze jakichś chińskich producentów. Natomiast dzisiaj mi zależało na tym, żeby porównać oryginalne obiektywy producentów systemu jako takiego.